Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl. Program Gorące Pytania i gorące pytanie, które w moich programach i w tym studio pada w różnych kontekstach, ponieważ temat, jak zaatakuje nas Rosja, nie jest wyssany z palca, a temu tematowi poświęcony jest najnowszy numer tygodnika Sieci, ponieważ jeden z naszych autorów zanalizował raporty, dokumenty różnych zachodnich instytucji, wypowiedzi różnych przywódców, chociażby NATO, oraz przede wszystkim prześledził praktykę wojsk rosyjskich, a z tego wyszły bardzo konkretne wnioski. I autor tego tekstu okładkowego tygodnika Sieci jest z nami na łączach. Marek Budzisz, ekspert do spraw Europy Wschodniej. Czy nas słychać? Tak, dzień dobry, witam. Witamy serdecznie. Chciałem zapytać więc na początek, jakich dokumentów, jakie źródła miałeś, aby wysnuć tak poważne wnioski, że faktycznie Moskwa, Kreml dysponuje bardzo precyzyjnymi planami ataku na państwa bałtyckie i Polskę? Tych dokumentów jest bardzo, bardzo dużo. Wystarczy zapoznać się, wgłębić się w materiały różnych ośrodków przeprowadzających analizy strategiczne na użytek Pentagonu, aby wiedzieć tego rodzaju, że po pierwsze Rosja dysponuje tego rodzaju możliwościami, po drugie w ciągu ostatnich kilku przynajmniej edycji ćwiczeń opatrzonych zbiorczą nazwą Zapad, zarówno w roku 2013, jak i w roku 2017, ale nawet też w kwietniu tego roku podobne ćwiczenia, choć nie nazwane w ten sposób, były prowadzone na Bałtyku, żeby sformułować wniosek, że Rosja regularnie ćwiczy wojnę o państwa bałtyckie, w której jednym z celów tego uderzenia jest również Polska. Ta prezentacja, którą ja się posłużyłem, ona jest przygotowana przez taką grupę analiz strategicznych pracującą na rzecz Pentagonu, ale nie wyłącznie, bo również na rzecz wielu europejskich ośrodków myśli strategicznej, która jest jakby podsumowaniem pewnej pracy, analiz terenowych, wystąpień, wypowiedzi. W tym sensie jest materiałem w syntetyczny sposób ujmującym pewien dorobek myślenia strategicznego Stanów Zjednoczonych oraz państw NATO, ale podobne materiały są dość powszechnie dostępne. I jednym z takich twoich tez, które padają w artykule najnowszego numeru tygodnika Sieci, jest to, że nie istnieje dobry plan na odparcie tego ataku, ponieważ jeśli Rosjanie pójdą przez Białoruś, te mapy, które opublikowałeś, one się pojawiają naszym widzom co jakiś czas na ekranach. Ten atak przez Białoruś zmusi nas raczej do ochrony przesmyku suwałskiego, który jest tym tunelem ratunku dla państw bałtyckich, a tymczasem reszta naszego kraju od strony Białorusi będzie w jakiś sposób odsłonięta. Jak miałby wyglądać więc taki atak wojsk rosyjskich na Polskę? Ze strategicznego punktu widzenia raczej należałoby mówić o wojnie o państwa bałtyckie, bo głównym celem ataku miałyby być państwa bałtyckie. I te osie uderzenia, które są oceniane przez amerykańskich strategów, one wynikają z faktu dyslokacji rosyjskich oddziałów oraz z faktu tego, że małe państwa, a takimi są państwa bałtyckie, mają tendencję czy skłonność do obrony własnych stolic. Więc w tym sensie oczekiwane jest, czy spodziewane jest, że w razie konfliktu zbrojnego, bo tu nie mówimy o czymś nieuchronnym, mówimy o pewnym planowaniu strategicznym, jak w razie eskalacji wojna może wyglądać, co nie znaczy, że ona na 100% w dającej się przewidzieć perspektywie wybuchnie. Ale jeśli wybuchnie, to najprawdopodobniej, tak uważają amerykańscy strategzy, główny kierunek uderzenia pójdzie na Rygę,
z terenu, z prowincji, czy przygranicznych z prowincją Ładgalia, łotewską prowincją, po to, żeby przeciąć linię komunikacji, która umożliwia jakby zaopatrzenie i dyslokację wojsk na tereny, państw bałtyckich. Dodatkowym elementem, czy dodatkowym kierunkiem natarcia, to jest kierunek na Tallin i na Wilno. To są jakby uzupełniające osie ewentualnego rosyjskiego uderzenia po to, żeby załamać tą linię obrony państw NATO i po to, żeby uzyskać pewien efekt kroków dokonanych w szybkiej, krótkotrwającej wojnie. Tu różnie się to ocenia, ale amerykańscy specjaliści, na przykład w zeszłym roku opublikowano taki raport Instytutu Jamestown, który mówi o wojnie o państwo bałtyckie. Oni uważają, że w ciągu od 24 do 72 godzin od momentu rozpoczęcia działań zbrojnych wojska pancerne rosyjskie mogą być na przedmieściach Rygi. Rosjanom może chodzić o to, żeby wojna miała charakter krótki, żeby nie doszło do jej eskalacji, żeby metodą faktów dokonanych osiągnąć na tyle dużą przewagę, ażeby postawić warunki, umownie rzecz biorąc, Zachodowi, zmuszając go do kapitulacji politycznej. I to byłby pierwszy etap ewentualnego konfliktu zbrojnego. On jest o tyle kluczowy, że pod Rygą znajduje się baza wojskowa, w której są również polscy żołnierze. I to oznacza, że polskie elity już najprawdopodobniej pierwszego dnia wojny, czyli jeszcze zanim NATO podejmie decyzję o wspólnym wystąpieniu i o uruchomieniu artykułu 5, zostaną postawione wobec sytuacji, czy wkraczać do działania, czy nie. A to oznacza, czy rozpoczynać wojnę z Rosją, czy tej wojny nie rozpoczynać. To jest o tyle kluczowa decyzja, że po jej podjęciu mogą być uruchomione kolejne działania, które są właśnie zaprezentowane na tej mapie, a mianowicie w ciągu ostatnich ćwiczeń Zapad, zarówno w 2017, jak i w 2016, ćwiczyli uderzenie 1. Gwardyjskiej Dywizji Pancernej. To jest ich największa siła uderzeniowa, armii, przepraszam, największa siła uderzeniowa, przez terytorium Białorusi, z okolic Brześcia na Polskę. Zresztą jeden ze scenariuszy eskalacji ewentualnego konfliktu, o którym niedawno napisała amerykański think tank pracujący dla Pentagonu, RAND, też przewiduje możliwość eskalacji konfliktu przez jakby tego rodzaju rozwój wydarzeń. Czyli wtedy mielibyśmy do czynienia z ewentualnym drugim krokiem, że polskie wojska uczestniczące już, czy walczące z Rosjanami na obszarze państw bałtyckich zostaną skierowane do kluczowo ważnego z punktu widzenia możliwości utrzymania linii zaopatrzenia państw bałtyckich, przesmyku suwalskiego, a w ten sposób odsłaniamy naszą prawą flankę, co Rosjanie wielokrotnie ćwiczyli, czyli uderzenie pancerne z okolic Brześcia na Warszawę tak naprawdę, z pewnym odejściem na Białystok. I to jest jakby pierwszy element tego manewru. Drugi element tego manewru, który Rosjanie ćwiczyli choćby w tym roku przy okazji takich dużych ćwiczeń floty bałtyckiej, które miały miejsce w kwietniu, to jest wysadzenie desantu w Zatoce Gdańskiej oraz uderzenie z obszaru Kaliningradu po to, żeby jakby idąc autostradami z północy w stronę Warszawy i drogami szybkiego ruchu, żeby te dwie szpice pancerne spotkały się w okolicy Modlina, tam rozstawiły swoje systemy, po pierwsze antydostępowe, uniemożliwiające działanie lotnictwa NATO, a po drugie systemy rakietowe po to, żeby ostrzeliwać Warszawę, wymuszając w ten sposób ustępstwa polityczne. To jest pewien generalny rys strategiczny, jak tego rodzaju wojna może wyglądać.
Z takiej oceny sytuacji wypływa cały szereg kwestii natury politycznej, o których wydaje się, że trzeba rozmawiać. I będziemy o tym jeszcze nie raz rozmawiać, ale chciałem cię zapytać o przeciwdziałanie, ponieważ jeśli Rosjanie są przygotowani, a z drugiej strony ty analizujesz pewne odpowiedzi i właśnie analizy, raporty ze strony zachodnich ośrodków, to w którą stronę idzie ta odpowiedź NATO, a odpowiedź amerykańska? Jak powinno się bronić Polskę, państwa nadbałtyckie, aby ta strategia, ten plan rosyjski nie udał się, albo żeby stworzyć taki potencjał odstraszania, taki szybki mechanizm reagowania, aby w ogóle zniechęcić Moskwę do realizowania tego typu planów? No to jest bardzo obszerne zagadnienie, moglibyśmy dużo czasu o tym mówić, ale w największym skrócie trzeba powiedzieć o kilku elementach. Po pierwsze, nawet ostatnie opracowanie amerykańskie, choćby taki raport przygotowany pod kierunkiem generała Bena Hodgesa, mówi o tym, że nie ma żadnej wschodniej flanki NATO, jest natomiast front wschodni. I tak należy ze strategiczno-wojskowego punktu widzenia na to patrzeć. Elementami tego frontu są państwa, które są członkami NATO, czyli państwa bałtyckie i Polska, ale również państwa, które nie są członkami NATO, takie jak choćby kluczowo istotna Finlandia i Szwecja, które kontrolować mogą znaczne obszary Bałtyku, czyli państwa, które współpracują z NATO, oraz, i o tym też trzeba otwarcie powiedzieć, Ukraina, której znaczenie ma jakby zupełnie zasadnicze i fundamentalne znaczenie dla przeciwdziałania takiemu scenariuszowi, dlatego że Ukraina jak gdyby flankuje te potencjalnie uderzeniowe siły rosyjskie od południa, i od zachowania Ukrainy zależy też, na ile te scenariusze, które są w pewnym sensie scenariuszami najgorszego rozwoju sytuacji, będą realne. I kolejny wreszcie element, te wszystkie analizy pokazują, jak niezwykle istotna jest postawa Białorusi, a mianowicie czy Białoruś będzie buforem między Polską a Federacją Rosyjską, czy będzie pomostem dla wojsk Federacji Rosyjskich, które przejadą przez Białoruś nie niepokojone. Te czarne scenariusze przewidują bliskie współdziałanie Białorusi z Rosją, a w związku z tym, no im Białoruś jest państwem bardziej niezależnym i uprawiającym własną politykę, tym z punktu widzenia interesu bezpieczeństwa Polski to jest rozwiązanie lepsze i takie, do którego należy dążyć. W związku z tym mamy tutaj cały szereg decyzji dotyczących pewnych form współpracy, wykraczających również poza NATO, i to też proponują dość otwarcie ostatnim czasy strategzy amerykańscy, czyli takich formuł jak na przykład trójka bukaresztańska, gdzie współpracuje Polska z Rumunią i z Ukrainą w zakresie obronności, czy dodanie do tego formatu międzymorza też wymiaru wojskowego. To jest generalne przesłanie, które wypływa z tych dokumentów strategicznych, głównie amerykańskich, że my sami powinniśmy myśleć o własnej obronie, że państwa Europy Środkowej, Północnej i Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia potencjału gospodarczego i ludnościowego są silniejsze od Federacji Rosyjskiej. W związku z tym nie ma żadnych przesłanek, żeby nie były w stanie się same obronić. Amerykanie w tym pomogą, ale nie zastąpią tego wysiłku. Ten wysiłek musi być zrobiony przez nas samych. I tę konkluzją nasz program będziemy musieli kończyć. Marku, ja ci bardzo dziękuję za to wystąpienie, ponieważ bardzo łatwo obecnie w opinii publicznej rozpuścić taką opinię, że to rusofobia, w ogóle tego typu rozważania, mówienie o zagrożeniu ze strony Rosji, to jest jakieś oszołomstwo, właśnie rusofobia. A tymczasem no, z twojej analizy licznych faktów, dokumentów, nazwisk i instytucji wynika jasno, że jakieś zagrożenie istnieje i możemy wypracowywać rozwiązania. Ja jeszcze raz więc odsyłam do tygodnika sieci najnowszego numeru, gdzie piszemy o tym szerzej. A mojemu i państwa gościowi Markowi Budziszowi serdecznie dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję także państwu. Zostańcie państwo z nami. Program Gorące Pytania trwa dalej. Wracamy po przerwie, a ja serdecznie dziękuję za wysłuchanie bardzo ciekawych wypowiedzi naszego eksperta od spraw Europy Wschodniej. Do zobaczenia.